Gimtaszynka! Ciel! Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. I żywo jedziemy z... nie powiem czym, żeby nie obrazić jednego widza, który się tak fajnie nas wyzywa. No to jedziemy z budą, wsiadamy do pojazdu i od razu jedziemy na kolejną misję. Od razu jedziemy do Elizabety i niestety musimy ją rozczarować. Przykro mi bardzo, ale no... Skąd ja mam w ogóle Bobcata? Mallory dzwoni. Miło. O kurde, telefon się zwiesił. Cholera jasna, no widzicie. Linda. Miej serce i patrzaj w serce. Ło. Fajny tytuł misji. A ta już pewnie naćpana. Stres. A, musisz więcej wciągać, żeby było smacznie. Ja nic nie wciągałem, spokojnie. Może trochę kurzu, ale nie sądzę, bo mam czyste biurko. Zamknij się. Jeszcze musi popić wódą. O Jezu, ile ona wciągnęła. O kurde. O kurde. Uf, mordę jeszcze. Ja pier... Ja... Ja... Jaka idiotka skończona. O Boże. Nie, dobra, starczy. Jakie emocje, kurde. Ja zapomniałem z tego wszystkiego stopera włączyć. O Boże. Nie, ona autentycznie się najarała tego tyle, że już straciła rozum. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie, dzisiaj naprawdę przekoksiarsko się dzieje. Wystarczy, że już straciłem kokainę, to jeszcze babuszka wybiła z menego i kamerzysta. Nie, to było tak śmieszne, że aż epickie. Po prostu bierze, spluwę ciul jeden, ciul drugi, nie. O Boże, stuknięta baba, tyle powiem. Jedziemy, jedziemy na misję. Nie, nie mogę przestać o tym myśleć. Dobra, zatrzymujemy się. Dobra. Ekstra, ekstra. Dziękuję, dziękuję. To my chyba powinniśmy jechać tutaj. Czyż nie? Tak, to dobrze, jedziemy cały czas, spokojnie. Nie, ale no nie, to było piękne. Nie, nie mogę tego zapomnieć. O, Little Jacob. Cut. No. Shit, Jacob, I'm sorry. I'm already hanging out with two friends. I've kind of got my hands full looking after them. We should do something soon, though. A, zagapiłem się. Jak oni wyglądają? O Boże, ja ci to normalnie nie wiem, co ja zrobię ze sobą. Bagażnik się nagle otworzył i ciul, i ich ciała leżą. Kamerzysty i menego, nie.
No to było epickie, przyznajcie. Dobra, chyba tak z 5 minut, tak maksymalnie 5 minut nagrywam to, więc jakoś czas mam zachowany, ale nie, dzisiaj mój śmiech przerasta wszystko. To co moje oczy zobaczyłem, to normalnie szok, lekki szok. Dobra, oglądajcie cutscenkę, ja się zamknę na chwilę. Z jakiś kurcze doktor? Medyk? I sorki za te dzwony kościelne. Nic z nimi nie zrobię. Dobra. Właśnie tak ich wybiła teraz godzina życia, jak ten dzwon kościelny, który bije w tej chwili. Jeszcze pali! Kurde, Murzyn. Murzyn doktor to jeszcze fajczy. Tytoń. No co? Odjechali sobie z moim pojazdem? To jest niedopuszczalne. Ale przynajmniej kasy trochę dostałem. Dobra, ale... Teraz gdzie? Gdzie mam zdjąć sobie pojazd? Elisabeta dzwoni, dobra. Aha, na pewno. Nie dziwię się. Nie dziwię się, żeś musiała tyle jarać tej kokainy. To pozdro. To się nie dziwić, że masz taki stan zdrowotny i w ogóle problemy. W ogóle muszę sobie teraz pojazd skombinować. O! Już! Pierwszy do kradzieży. Dawać pojazda! Dziękuję. Jebut. Dziękuję. To była za krótka misja, ale tak przezabawna. Tak przepicka, że normalnie śmieć mi się chciało. Jedziemy do tego Playboya. W ogóle dobrze ja jadę? Coś mam takie wrażenie, że nie za bardzo. A może sobie tak wyjadę. O, ktoś... Znowu jakiś nieznany numer. A, Patrick. Ups. Ścięło mi się. Dobra, znowu ten paki. Ale nie, ja chcę jechać do Playboya X. Chyba, że zaraz muszę sprawdzić, jak jest najbliżej. Ja jestem sobie tutaj, czyli za Chiny daleko mam tam i tam. No dobra, jedziemy do Patryka. Jedziemy do Patryka Magrerego. Skoro mamy najbliżej do niego, to pojedziemy. Co mi z tego? Że tam pojadę. Życie się na tym nie skończy. Ale nie, nam ta misja ostatnia Elisabety była tak przesrana. No kurde, proszę was. Ja bym nie wąchał tej kokainy. Ona normalnie robi pranie mózgu. To jeszcze takie, że do takiego zakresu, gdzie można zabić ludzi. Nie polecam wam jarać kokainy. Zresztą ja chyba zrobię kolejnego, nie wiem, może vloga o tytoniach, o narkotykach. A co to jest? O! O! Kolejny gołąbtasek! Do wybicia. Gołąbtasek. Kim ptaszynko? Ciul! Nie, super. Jak nie kobieta zabija ludzi, to ja gołębie. Ups, przepraszam za światło. Przepraszam. Fajna kurtka, ziomek. No kurde, ktoś się tak nieźle wydarł. Ja w ogóle wyjadę? O kurde, nie wyjadę. No to mamy problem. Może przez tą górkę wyjadę. O proszę, jeszcze wyjadę, kurde. O Jezu, no to mamy teraz taki problem. Coś ty, czy... Co się stało z tym pojazdem, jeżeli mogę wiedzieć? Zahaczyło się o to małe gówno.
Kurde. Może wyjechałbyś w końcu. A, super. Zostałem w dupie. Nie, dzisiaj naprawdę epicko jest, epicko. No bardziej być nie ma. O, jest, jest, jest. Mój ulubiony pojazd. Do kradzieży. Pięknie. No to włamujemy się. Pięknie. Spróbuję kiedyś tak wybić szybę łokciem. Bo to chyba jest wykonane, tylko przy tym trzeba dużo siły wykorzystać. I wiecie, najlepiej to robić w nocy. Tylko wiecie, są wbudowane alarmy w samochodach, a ja tak nie będę przecież robić. Poza tym, za to bym musiał mandat zapłacić. Ciul. Dobra. Ale nie, no ta pierwsza misja była tak epicka. Dużo śmiechu było, aż mi prawie przepona pękła. Nie no, żartowałem, ale naprawdę, no co to było? To była masakra totalna. Dobra, jedziemy do tego Patryka Magrerego, bo wiem, że do niego mamy najbliżej. Sprawdziłem sobie na mapie. Kurde, nie, ta Elizabeta to jest na serio chora umysłowo. No zabiła dwóch niezłych, a w sumie nie, oni byli posrani, więc może nawet dobrze zrobiła, że ich powybijała. Bo mnie wkurzał ten kamerzysta przy okazji, który mnie kamerował. A ten drugi to też rzeczywiście jakiś rąbnięty umysłowo. Więc w sumie Elizabeta tak 50/50 zrobiła dobrze, a z drugiej strony źle. Przystań ukojenia. Ło, już się boję. Babuszka. Kate? Who is Kate? Aha, to jest ta Kate. O! To jest matka i jeszcze przeklina, kurde. Zero wychowania. Ha! A, siostra i matka, ładnie. To jest Patryk? Patryk? Przepraszam, Patryk? Ten sam Patryk? O kurde. Aha. A co ty chciałeś? Dobra, jedziemy ze sprawą do załatwienia. Bez takiego pieprzenia. Jedziemy do magazynu portowego, pięknie. Uuu, jaka fura! A, zaraz zawracamy, zawracamy. Pięknie. Czy tam dialogi? Tak na szybko. Kurde, znowu lagi. A było tak pięknie. Siul. O tak. Z kątem sobie pojedziemy. Bo możemy. O kurde, żebyśmy się tu nie rozbił. Ło! Mam szczęście, bo bym prawie poturbował glinę. Tery. A raz, zrobię 360, dobra. I jedziemy tutaj. Dobra, jedź, jedź pan, jedź pan. Aps. Pięknie. Ej, dobrze, jedziemy. Kurde, muszę trochę zwolnić, bo laguje i to ostro. Ani coś pieprzą ciągle, a ja sobie jadę.
must have been a real disappointment. Bet a guy like you thought he was gonna be real popular with the lifers. Ha. Did no one pay you any attention? As I said, the whole prison bitch thing is an American phenomenon. It don't happen on the other side of the ocean. Well, you gotta do some time over here. Zobaczcie! Piraty drogowe. I'm going to pass on that. Send me a postcard. Kurde, muszę zwolnić i to ostro, żeby mi nie ladrzyło. You'd be touched if you did some time, that's for sure. They would see if they'd be able to touch me. I got some moves. You're a good man, Nico. I like you. Not in a fun in the showers kind of way, you know? A male bonding, about to go rob some people kind of way. I think I know what you're saying. No i dobra. Widać, że już się nieźle tutaj dogadali z Patrykiem. Patrykiem, żeby nie było, czy mówię polskie imię, tylko amerykańskie, czy tam angielskie. Dobra, zaraz dojedziemy. Kurde, cholera jasna. Chciałbym jeszcze bardziej zmniejszyć jakość graficzną, aby wtedy to było jakoś obleśnie wyglądało kompletnie, dlatego muszę się jakoś z tymi lagami zaprzyjaźnić akurat w tej grze. Nie w innej, ale w tej. Nie wiem, jak mi będzie chodził Saints Row 4, bo patrzyłem na te wymagania i trochę się boję. O nie. Musiałbym sobie albo ramy dokupić, albo kurczę, nie, Bóg wie co jeszcze, ale nie mam tyle kasy. A na ramy to by mi starczyło, powiem wam szczerze. Tylko wtedy nie miałbym żadnej gry. Dobra, wysiadka panowie. Kurde, aż tu mi laguje, kurde. Dobra, bierz jakąś broń. O, chociażby nawet Uzi. Z zapakiem. Okej. Ciul, ciul, je. No chodź, 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 chodź. Gdzie ty mnie prowadzisz? O! Parkour się szykuje. I to ostry. A, jednocześnie. Gdzie jeszcze? O kurde, do takiej krawędzi? O, ale ostro, dobrze. Ha! A widzisz. Ale przynajmniej robisz jakiś piękny parkour. Może nie jest jakoś tak specjalnie zrobiony fajnie, ale jakoś jest. Dobra. Dobra, skakuj tam. Kurde, nie, podoba mi się już to. Na taki dach się wspinać. Dobra, jesteśmy już na miejscu. I co dalej? Sprawdzę, ile już czasu nagrywam. Dobra, widzę wszystko. O kurde. No to ostro. A, łódź. See those boxes on the back of the boat? They must be bringing clone meds. Meds? Yeah, stuff that'll stop housewives cutting their wrists and make their husbands throw wood. Meds. Molly, sedatives, antidepressants, meds. 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 Okay, how do we do it? We'll wait until the truck is loaded, then we'll take it. Simple as that. O, ciekawe jak to zrobimy. I'll cover you from up here while you're down on the ground cleaning up. These better be some good fucking pills. The housewives better be grateful. Ha! A, z zadaszonej konstrukcji. Dobra. Zrobimy to. Kradnij ciężarówkę. O jest, ale to jest dość ryzykowne. Dobra, jedziemy z nimi. Raz. Ja bym... Ło! Ło kurde, ten koleś mi zabrał sporo HP.
Kurde. Ostro, ostro teraz jest. Ale mam mało HP jeszcze w dodatku. Kurde. Ty koleś jeszcze wstał. Leżeć. Dobra. Padło. Kurde, wstało jeszcze. Życia bym potrzebował. Dobra. Wezmę sobie tego kontrola. Będę jakoś się starał unikać zagrożenia. Chociaż i tak jest dość spore zagrożenie. O, kurde. Kurde, boję się, że on tam dostanie nieźle. O, z kalacha postrzelam. O, tam we mnie też już strzelają. Przeładuj. Gdzie jeszcze? Dobrze, padło. No. Dobrze, padło. O kurde, ale żem dostał. Ostro, tam jeszcze kampi. Cicho się zrobiło. Ktoś tu jeszcze jest? O kurde. Wezmę ze sobą strzelbę. Kurde, mam strasznie mało HP. Kurde, ktoś tu jeszcze jest. Tam. Kurde. Gdzie jesteś? No, come on. Przeładuję. No. Strzelaj, kurde. Ten koleś przeżył w ogóle? O, wstaje. O, poszło. Jest. Się namordowałem.
kurde, wsiadaj. No, come on. Wsiadaj. Dobra, odjeżdżamy stąd. All right, Nico, you drive. I'll take out anyone who tries to follow us. We're going up to Ray's lockup in Westminster. Okay. Off of Union Drive. Świetnie. Spieprzamy stąd. Dobra, udaj się do kryjówki Ray'a. Okej. Okay. Ray'a. X Ray'a. Kurde. Waham się co do tej misji. Powiem, że mnie może coś zaraz zacząć gonić. Nie powiem co. Ale... No, już nas gonią. Kurde. Jedź, szybciej jedź. Dobra, jedź. Chiński Nowy Jork. A, Nowy Rok, przepraszam, źle przeczytałem. Dobra, jedź. No gdzie mam te granaty? Ło! Dobra, jedź. Jedź stąd, stary. Odjeżdżaj. A ja nie mam granatów, stary. Kurde, teraz mi pojazd zniszczą, jak nic z tym nie zrobię. Dobra, jedź, cały czas jedź, nie zwracaj na nich uwagi. Ło, kurde. A, dostałem. To ma dość fajnie, nie fajnie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dobra, teraz wycofujemy się. O, kierowca padł. Kurde, nie. Nie chcę, żeby pojazd runął. Jest. Kurde, pali się. Nie wierzę. Nie. Do sprayowni, do... Jowale, nie, wszystko poszło. Serio. Serio? Kurde, nie wierzę. To ja robię cięcie. Zaraz zbędę, znowu pewnie nawaliłem to ostro. Dobra, jestem już po bardzo długiej przerwie, jak zwykle. Musiałem się męczyć z kolejną misją. Ale mi się w końcu udało. Jak widać. Musiałem używać granatów. Sorki za moje teraz takie jakby poczucie humoru, ale trochę pojadłem i wiecie, nie mogę się za bardzo śmiać też. A proszę, czekają na nas, moczę stoper. Zresztą mi tak za chwilę zakończę odcinek. Jasne. Witam. O, super. Na mnie to nie zawieziecie? Jakie dranie. Zero pomocy normalnie. Już? Starczy? O Boże. To była męka, a nie misja. O kurde, ile kasy mam. Świetnie. U niego to się strasznie opłaca. Roman. O kurde. Spiknijmy się od czasu do czasu, kuzynie. Mam wrażenie, że się od siebie oddalamy. Rom. Zadzwonię do niego. Widzieć, że tęskni za mną. That's my cousin Nico. Yes, it is, Roman. You're right. So, what's happening in your world at the moment? Met anybody interesting recently? Other than the community leader and drug dealer that Mallory introduced me to, neither of whom are doing too good no more. Yeah, I guess I have met some interesting people. Please tell me you are talking about twins and bleach blonde hair and teacup titties. You're a wild man, Envy. I'm afraid I haven't met these women of your dreams, Roman.
No, I was referring to a deputy police commissioner called Francis McCreary, an Irish hood called Packy, an African-American drug dealer who calls himself Playboy X, some outlaw biker guy named Johnny, and a doctor who buys dead bodies so he can sell the organs. If you're losing money at the tables, you might be able to sell some body parts to him for a quick buck. How much does a kidney go for nowadays? Kidding is big kidding. Sounds like you're having a crazy time. Suck you too. Dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego dobrego odcinka. Myślę, że wam się podobało. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się z wami już tutaj żegnam. Z tej strony był Skorpio. I trzymajcie się do następnego odcinka.